Przypomnij sobie pierwszy pocałunek. Jesteś w centrum zdarzeń. Przywołaj emocje, okoliczności, radość z odkrycia, że ciało instynktownie wie, jak ułożyć głowę, usta, ręce. Fizjologia pocałunku jest tak naturalna, że we wspomnieniach ważniejsze okazuje się, kto ci towarzyszył, jak się czułaś, jak wpływałaś na bieg zdarzeń. Podobnie jest z porodem. Tak, właśnie tak. Nowoczesne standardy opieki okołoporodowej pomagają wrócić do tego, co naturalne i instynktowne, przypominając, że to ty znasz swoje ciało najlepiej. To samo ciało, które od zawsze potrafiło całować, od zawsze wie, jak urodzić. Miesiące, w których nosisz w sobie dziecko, to czas, by zaplanować wasze pierwsze spotkanie, czyli poród. Nie chodzi o sztywny plan, w którym minuta po minucie zapiszesz co i jak. To nie scenariusz, bo ten napisze życie, raczej lista marzeń, okoliczności, które uważasz za sprzyjające, przyjazne i przyjemne. Plan porodu mówi o tym, kto będzie ci towarzyszył, pozwala ująć w słowa twoje potrzeby dotyczące wygodnej pozycji, prezentuje twoje decyzje dotyczące sposobów radzenia sobie z bólem. W stworzeniu planu porodu pomogą ci po pierwsze położna. W 21 tygodniu powinnaś dostać skierowanie do niej i wtedy się poznacie. Po drugie, kreator planu porodu. Tworząc plan, lepiej poznasz siebie i poczujesz siłę, która pomoże ci podczas porodu. I gdy nadejdzie ten ważny dzień, będziesz lepiej przygotowana, świadoma swoich praw i potrzeb. To ty wybierasz miejsce, w którym będziesz rodzić. To ty decydujesz. Możesz odmówić nieuzasadnionych zabiegów. To ty otrzymujesz pełne informacje o zdrowiu twoim i dziecka. Respektowanie twoich praw i potrzeb sprawia, że poród fizjologiczny przebiega w aurze bezpieczeństwa i szacunku. Tym samym stworzysz dla siebie i tych, którzy cię w porodzie wspierają, wspaniałe wspomnienia, a nie koszmar pełen rutynowych, nieuzasadnionych zabiegów. Pierwsze spotkanie z dzieckiem to święto. Możliwe, że stracisz głowę dla tej małej istoty, ale nie trać z głowy waszych praw. Zaraz po porodzie macie dla siebie co najmniej 2 godziny nieprzerwanego tulenia ciało do ciała. Te 2 godziny tuż po pojawieniu się na świecie zdarzą się tylko raz. Cieszcie się nimi i sobą. Mierzenie i ważenie mogą zaczekać. Potraktuj pobyt w szpitalu jako szybki kurs życia we dwoje. Pytaj o laktację i właściwe metody karmienia. Dowiedz się, kiedy położna odwiedzi cię w domu. Jej wiedza i pomoc dodadzą ci odwagi w pierwszych tygodniach życia z dzieckiem. Twoja wiedza, aktywność i mówienie o tym, co ważne, wpływają na twoje przeżycia i sposób, w jakim dziecko przyjdzie na świat. Od teraz masz prawo zadbać o tę chwilę zgodnie z sercem i rozumem. Dowiedz się więcej.